Cześć, z tej strony Mateusz. Dzisiaj dla odmiany chciałbym Wam pokazać program AnyTrans, dzięki któremu będziemy mogli przenosić pliki z i na iPhone'a oraz transferować je właśnie na telefon z Apple. Także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do obejrzenia tego filmu. Jak już wspomniałem, program służy generalnie do organizacji plików na naszych urządzeniach. Jedną z najważniejszych funkcji programu jest po prostu transferowanie danych. Dzięki temu programowi możemy wyeliminować, można powiedzieć, całkowicie z codziennego użycia iTunes. Tutaj ukłon w stronę osób, które nie darzą tego programu dużą sympatią. Jesteśmy w stanie w prosty sposób wybierać i wgrywać wybrane przez nas pliki, tutaj bez znaczenia czy wideo, muzyka, notatki głosowe itd. Trwa to dosłownie chwilę, po czym na naszym iUrządzeniu pojawiają się te wszystkie dane. I aby uprościć jeszcze bardziej pewne procesy, mamy tutaj takie opcje jak klonowanie urządzenia, to znaczy możemy przenieść sobie wszystkie dane od tak z jednego urządzenia na drugie, na przykład z iPada na iPhone'a. Odwrotną natomiast opcją jest zgrywanie plików. Możemy je po prostu zgrać na nasz komputer do odpowiedniego folderu, ale jesteśmy także w stanie wgrać je do programu iTunes, gdyby ktoś jednak znalazł się w takiej potrzebie, choć wydaje mi się, że jest to bardzo mało prawdopodobne. No i inną bardzo ważną funkcją tego programu jest to, że możemy przenosić pliki między urządzeniami z Androidem i iOS-em. Działa naprawdę to dość dobrze i szybko, możemy od razu tak naprawdę zgrać na nasze nowe urządzenie dane z poprzedniego urządzenia, ale także do naszej chmury. Szczególnie ta opcja przyda się podczas tego, jak będziemy właśnie zmieniać urządzenie. Powiem Wam, że dzięki temu po prostu jesteśmy w stanie dużo czasu zaoszczędzić. Ale w sumie to wciąż nie koniec tego, co ten program oferuje, bo mamy na przykład zakładkę iCloud, która pozwala nam na eksportowanie bądź importowanie właśnie danych na i z tej chmury po uprzednim zalogowaniu się do niej. Jeśli chcielibyście z kolei zarchiwizować wasze urządzenia, też możecie spokojnie to zrobić, podłączacie je, klikacie i tworzy wam się kopię zapasową, którą możecie po prostu w przyszłości użyć. No i ostatnią funkcjonalnością, jaką ta apka nam oferuje, jest to, że jest możliwość pobierania wideo z najpopularniejszych stron, takich jak YouTube, Vimeo itd. Wklejamy link, klikamy pobierz i voilà, gotowe, mamy je na swoim komputerze. A gdyby z kolei nie podobał Wam się design, a raczej tło tego programu, bądź po prostu będziecie pracować z nim w nocy, to możecie zmienić po prostu to tło na ciemne, które prawdopodobnie zwiększy Wasz komfort pracy. Podsumowując, program wykonuje to, co do niego po prostu należy. Działa dość szybko, nie można mu za wiele zarzucić, no może poza tym, że twórcy programu nie zaimplementowali do niego polskiego języka. Mam nadzieję, że program Wam się spodobał. Jeśli tak, to możecie go śmiało wypróbować. Wersja trial jest dostępna. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie też w komentarzach pod filmem. Ode mnie to na tyle. Do zobaczenia. Cześć!